Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Last Downer Survival na moim kanale. Moi drodzy, jesteśmy świeżo po aktualizacji 1.8, w której dodali multiplayer. Ale żeby odblokować strefę multiplayer, musimy ukończyć mur o nazwie Wall Sector 7. Więc w dzisiejszym odcinku postaramy się dowiedzieć, co się kryje za tym murem. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. A więc tak, moi drodzy, zanim zaczniemy zbierać wszystkie potrzebne nam rzeczy, sprawdźmy, czy u dealera przypadkiem nie ma możliwości kupienia pieska. No niestety nie ma. Szkoda, bo z tego co się dowiedziałem, piesek najczęściej występuje na strefie u dealera, na airdropie oraz na strefie z dyskietką Floppy with the Coordination. Moi drodzy, ja już piesków na szczęście mam 3 sztuki, ale jestem mega ciekawy, czy mogę zdobyć jeszcze 4. sztukę. Dlatego chcę wydropić kolejnego pieska. Wejdźmy na chatę. W ogóle musimy nakarmić psy i mam pewną jeszcze niespodziankę dla Was. Będziemy dzisiaj ulepszali Tureta na poziom chyba 2. Jak widzicie, ja tutaj już mam wszystkie niezbędne rzeczy do upgrade'u zdobyte. Będzie miała plus 10 do ataku i plus 300 do życia. Finalize. I co? I to tylko tyle? Aha. To ty się, człowieku, teraz dalej męcz i zbieraj Tureta na poziom 3. Co potrzebujemy? Hit sensory 3 sztuki, electronic circuit, kabelki i tam takie inne różne pierdoły. Jak widzicie, moje 2 bobiki tutaj chodzą. Już Wam pokazuję, jak one się nazywają i jak one w ogóle się u mnie mają. U mnie trochę w bazie się teraz zmieniło. Odnowiłem w końcu ściany i zrobiłem taką skrzyneczkę z żarciem dla piesków. Podropiłem trochę tych kurczaków na turkejach, na zielonych i żółtych strefach. I mamy jeszcze takiego jednego malutkiego pieska. Nazywa się Rudy. Drugi pies mój nazywa się Sierra. Jest to suczka. A tutaj jest Lily. Też suczka? Tylko Rudy jest samcem alfa w tym stadzie. Modify Rudy. New dog. Careful. Okej. Okay. Careful. Zróbmy teraz może tak. Ja bym chciał z chęcią... Aha, oni mają na 2 dni jeszcze jedzenia. Dobra, starczy. Ja bym sobie skrosował te 2 pieski. Weźmy Lilkę i Rudiego. Co myślicie? Lilka i Rudy będzie ok. Dajmy tutaj Rudiego. I jak mam to skrosować? Wie ktoś może? Select female dog. Aha, Rudy i Lily. Ok. I krosujemy. New puppy, black color. Szkoda, że nie ten biały, rzadki, albo tiger, szkoda. Sandy, Belly, Molly, Honey, Missy, Lucky, Sophie, Rosie, Sadie, Brandy, Stilla, Lola. Lola? Trixie, Lucky, Lulu, Daisy, Chol, Heidi, Bella, Roxy, Penny, Dixie. A niech będzie Dixie. Mi pasuje. I co teraz? Mamy tego pieska? Jest piesek. Malutki. Nazywa się Dixie. Jest płci? Jakie jest płci? Za 24 godziny nam ona się przemieni. To jest suczka również. A skipnijmy. Jestem mega ciekawy, jak będzie wyglądała. Aha, i w ten oto sposób zdobywamy skille, spoko, czyli muszę dropić pieski i będę je po prostu ze sobą crossował i za każdy cross będę dostawał rangę w górę. Nie wiedziałem, w końcu się dowiedziałem. Fajnie. Jak widzicie, tutaj muszę mieć true friend, czyli 4, czyli taką epicką rangę. Ona jest na kolor fioletowy. Aha, dobra. Czyli mamy 2 suczki, już nic niestety chyba nie zrobimy. O ile dobrze mówię? O ile dobrze mówię, czekaj, weźmy je tutaj. To są 2 suczki, nie? Tak, 2 suczki. Okej, dobra. Nic, moi drodzy, lecimy
zobaczyć, co jeszcze nam potrzebne jest, aby ukończyć mur. Mi się wydaje, że damy radę chyba w tym odcinku to załatwić wszystko. Jeżeli nie, no to z pewnością zobaczycie na live'ie, albo po prostu na tym odcinku będzie urywek z live'a. Ale to za chwilę wszystkie już wiemy. Polećmy sobie przez airdrop na początku i zobaczymy, czy jest jakiś piesek, bo naprawdę pieski się mega przydają. Bym, 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 zajechali na dzielnię. Jakiś nowy paternik by się przydał. Możecie napisać mi w komentarzu, jaki pattern byście chcieli, żeby Farel zdobył. Może mi się uda. Jedzonko oczywiście zbieramy dla piesków. Gdzie jest ten zrzut? Jest, 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 papi! Chodź! I dziękuję, mamy kolejnego pieska. Jestem mega turbo zadowolony. Jestem ciekaw, jaki będzie... płci. Mam nadzieję, że samczyk. O proszę, jak ładnie tiketiki poleciały. Aha, zbieramy na pewno tranzystorki, o ile pamiętam, do tego muru i kabelki. Dobra, to sobie wezmę. To mogę zjeść. No i weźmy ze sobą jeszcze broń. Może się przyda. Ok, uciekamy ze strefy, czyli się opłaca chodzić na airdropy. Jeżeli nie masz jeszcze trzech piesków, polecam. Idziemy zobaczyć, ile mi rzeczy jeszcze brakuje. Brakuje mi 15... Nie, mam! Kabelki mam. Zostały tylko aluminium plate'y. Jak widzicie, potrzebuję jeszcze 15. O kurczę, a mam tylko 3 aluminiumy. Tutaj coś mi wyjedzie, ale jestem mega ciekaw, co to będzie. Aha! Tędy się wychodzi, dobra, nie wiedziałem. Ale i tak musimy wyjść po prostu z tej strefy i Farel idzie zobaczyć, jaki piesek nam się po prostu trafił. Drive. Jesteśmy, moi drodzy, z powrotem. Mam dla was kolejną niespodziankę w tym odcinku. Farel troszeczkę się podjarał, bo kupił dzisiaj trochę końców. No i zakupił sobie 2 pojemniczki, bo jeden był wydropiony. 2 pojemniczki z psami, więc sobie jeszcze zrobimy jednego crossinga. Ok, sprawdźmy, co nam wypadnie. Open. Sadie. Weźmy znowu imię Sierra. Open. Jasmine, kolejna suczka, kurde. I Daisy! Co ja tutaj będę miał same tylko samice? Ej. Nie, no to tak być nie może przecież. To... Nie, no to... Jak ja mam tutaj krosować zwierzątkę, jak to... Same suczki przyszły. No dobra, kto to teraz wykarmi, moi drodzy? Chyba będę musiał ja. Dobra, dajemy tutaj żarcia. 20. Aha, mają na full. 1 dzień, 23 godziny. Dobra. Myślałem, że nie dam rady tego wykarmić. Super, zobaczcie, moi drodzy, co się tutaj dzieje. Farel ma... tutaj wsadził już... Steel plate, 20 końców kosztuje przetwarzanie. Ja tam potrzebowałem 15, tak? To by było 2 razy 250. Dyszka. Ile tam potrzebowałem? Jeszcze kilka sztuk, co nie? Dobra, nie będziemy czekali. Ja nie będę czekał tyle godzin. Trzeba zrobić na tym odcinku ten multiplayer. Normalnie, wariacie, szukaj Farel jeszcze steel plate'ów. Steel plate'ów jeszcze szukaj. Jest kolejny steel plate, dobra. Jak się bawić, to się bawić. Dlatego zostawcie łapeczkę w górę dla Farela. Mi się wydaje, że pod tym odcinkiem dobijemy 1K. Mordo, zostaw teraz łapkę w górę, dlatego że Farel wastuje hajs na Last Day on Earth Survival. 15 sztuk, dobra. Farel wastuje hajs i jedzie normalnie zobaczyć, co jest na strefie multiplayer. Dobra, uwaga, jedziemy na mur. Stary, jestem mega ciekawy, co to będzie. Z pewnością otworzymy ten mur i będzie jakiś problem, bo będzie trzeba zrobić kolejne jakieś zadanie. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że już jest aktualizowana tak wersja, że jest ta strefa multiplayer dostępna. Dobra, uwaga. Oh, yo, yo, oh, boy, oh, boy, oh, boy. Da-da-da-da. Uwaga, 15 i...
I co wy powiecie, mordeczki, na to? Drzwi się otworzyły. Lecimy. Kombinezon jakiś. Wow, mogę wyjść w tym kombinezonie? Nie mogę. O bracie, Sektor 7. Co się dzieje? Kolejny kostium. O kurde, jak to z jakiejś, jak to w jakiejś grze było. Patrzcie, co się dzieje. O nie. Activate. Anomalie aktywowane. Idziemy. Otwiera się brama. I czyżby był tryb multiplayer? Mordeczki, uwaga. Nowa strefa odblokowana. Wow! 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 Jeszcze raz dałem Enter. I co się dzieje? Powinienem przejść jakoś. Yes, run. Idziemy. Ciekawe, czy będziemy mogli pójść do Pump Jacka. Czekajcie, kliknę. Jeszcze nie. Ale jesteśmy na strefie o nazwie Cluster and Anomalies. Fuck US. No ładnie. Hello. Hello, brother. Hello, mordo. Nie gadajcie, że cały multiplayer jest tylko na tym oparty, że będziemy sobie chodzić po prostu po strefie i pisali z innymi ludźmi. Hello. I co się dzieje? Where are you from, mordo? Subsyceribe Mychanel on YouTube. China. O proszę. Subscribe my channel on YouTube. Gaming with Farrell. O, domki jakieś stawia. Nie gadajcie, że cały multiplayer jest tylko oparty na tym, że będziemy sobie chodzili po biomie i rozmawiali z innymi ludźmi. No, nie spodziewałem się tego. Nie możemy nawet nic zaatakować. Co można tu zrobić? Aha, deptam rzeczy. Jest coś, uwaga. O kurcze. 8 BK 8 break. Tak, to są normalnie gracze. Myślałem, że to będzie, wiecie, kolejny jakiś fake. Ale to są normalnie gracze. 2 na 8 mam zebrane. Lecimy dalej. Tutaj coś jest. Stryk. Torn. Okej. To zdeptałem. Szukamy dalej. Tutaj jest. Nie ma. To ciekawe, powiem wam, ponieważ myślałem, że coś bardziej ambitnego nam przygotuje Kefir, ale dobrze, że w końcu w tym kierunku idzie system multiplayer. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Z pewnością kolejny odcinek ukaże się, jeżeli kończę te zadanie. Ja lecę nagrywać kolejny odcinek z innej gierki, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę. 1000 łapek w górę i kolejny odcinek. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!